Witaj, tutaj ponownie Adam Dąbowski i tym razem zapraszam Cię na film pod tytułem Wpływaj albo podążaj za zmianami w świecie, czyli jak zmiany na poziomach świadomości u jednostek, ale też u społeczeństw wpływają na zmiany w świecie i życiu zawodowym całych grup i jak Ty w obliczu tych zmian, które się dzieją, możesz się odnaleźć obecnie, ale również w najbliższej i dalszej przyszłości. Do tej pory mówiliśmy w aspekcie, w pierwszym filmie, Twojej indywidualnej osobowości i nakreślałem Ci podstawy tego, jak możemy pod kątem temperamentu, osobowości odnajdywać się w różnych ścieżkach, w różnych sytuacjach. Później miałeś okazję oglądać wywiady z dwoma absolwentami na temat ich wyzwań, ich zmian, ich osiągnięć, które realizowali dzięki zastosowaniu wiedzy i świadomości w aspekcie coachingowym i również to, co u nich się zadziało po cyklu coachingowym. I teraz chciałem Ci w tym ostatnim filmie zaprezentować kolejną niezwykłą metodę i koncepcję, którą na cyklu coach grupowym realizujemy bardzo praktycznie pod kątem biznesowym, życiowym, coachingowym. Mianowicie będę mówić o poziomach wartości Gravesa. I przed Tobą film mający na celu wskazanie ważnych zmian w otoczeniu, które mogą być istotne dla Twojej kariery. Ponieważ jeśli jesteś świadomy i będziesz świadomy, przez jakie etapy przechodzi społeczeństwo, ale również Twoi bliscy, Twoje środowisko, łatwiej Ci będzie podejmować decyzje. Łatwiej sterować wtedy swoją karierą, przewidywać wręcz pewne zmiany w przyszłości. I chciałem właśnie się podzielić koncepcją poziomu wartości Gravesa, czy tak zwaną koncepcją poziomów świadomości człowieka i tego, co siedzi u podnóża według tej koncepcji, według tego założenia, z którą możesz się zgodzić albo nie zgodzić, jak ta koncepcja, czy te poziomy świadomości wpływają na nasze wartości życiowe. Ale również chciałem Ci ponownie zaprezentować większe szczegóły oferty Instytutu NLP Coaching, który mam przyjemność współprowadzić, ponieważ 24 maja ruszamy z kolejną edycją cyklu coach grupowy. Teraz pod kątem przewidywań, jakie się dzieją w świecie, w momencie, kiedy czyta się różne artykuły, rozmawia się z osobami doświadczonymi w świecie, w biznesie czy w gospodarce, według ekonomistów gospodarka przetrwa, oczywiście to jest górnolotne słowo i bez przesady, ale będzie się rozwijała bardziej stabilnie, bądź przetrwa, niektórzy tak mówią, jeśli ludzie będą sami działać bardziej aktywnie, będą sami liderami. Dlaczego? O tym zaraz powiem. Co to znaczy być liderem? To znaczy brać życie w swoje ręce bardziej, zarządzać bardziej świadomie swoją karierą, swoim wizerunkiem, swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą. Być może zakładać firmy albo bardziej świadomie kierować swoimi awansami. Według psychologów z kolei ludzie będą odnosić sukcesy, gdy z domeną umiejętności kontroli emocji i zarządzania swoim życiem zawodowym. Czyli jeśli będą umieli sobie lepiej radzić ze stresem, jeśli będą umieli sobie radzić lepiej ze swoimi myślami, jeśli będą lepiej radzić sobie ze swoim zdrowiem, tym samym będą mogli lepiej zarządzać swoją karierą zawodową, bo aspekty prywatne bardzo silnie wpływają na aspekty zawodowe. Według nauczycieli duchowych, czyli ludzi, którzy i księży, ale również osób, które zajmują się duchowością, kluczem jest w danym momencie w życiu odnalezienie swojego miejsca na ziemi, pod względem prywatnym i zawodowym, i również wspieranie innych w ich rozwoju. Podejście nauczycieli duchowych mówi, jeśli zadbasz o innych, jeśli będziesz troszczyć się o innych, będziesz wspierać innych, na miarę swoich możliwości oczywiście, to wtedy również Tobie łatwiej będzie Ci się odnaleźć. Czy się z tym zgodzisz, czy nie? To jest oczywiście Twoje przekonanie. Po części można z tym się kłócić, bo bez przesady, tak? Gospodarka się nie rujnuje, nie trzeba znać narzędzi kontroli emocji, żeby sobie radzić, nie trzeba odnajdywać sposoby na pomaganie innym, żeby być zadowolonym, ale jednocześnie to może być bardzo interesujący kierunek, o którym zaraz więcej powiem. Ponieważ współczesne zmiany w rzeczywistości, która nas otacza, w pewnym sensie można powiedzieć, że są spójne z koncepcją poziomu wartości Gravesa. Aby opowiedzieć o takich podstawach poziomu wartości Gravesa, potrzebowałbym minimum jednego dnia, a przynajmniej pół dnia. Żeby przećwiczyć to praktycznie, potrzebowalibyśmy na to 3-4 dni. Natomiast teraz w ciągu tych kilkunastu minut chciałem Ci zainspirować do tego, na czym ta koncepcja może polegać. Później na stronie nlpcoaching.pl możesz znaleźć nagranie audio, darmowe nagranie audio, w którym więcej możesz posłuchać o tej koncepcji.
A jednocześnie podczas cyklu coach grupowy uczymy się w sposób praktyczny w zastosowaniu w życiu osobistym, coachingu i biznesie. A teraz chciałem Ci pokazać, jak już teraz możesz pewne niuanse i podstawy zacząć wykorzystywać. Otóż to, co jest charakterystyczne, to jeśli byśmy popatrzyli na ewolucję świadomości, ale również ewolucję wiedzy ludzkiej, ewolucję społeczeństw, to przechodziła ona przez następujące etapy. Na początku, kiedy ludzie jeszcze ewolucyjnie nie byli rozwiniętymi homo sapiens, byliśmy bliżej zwierząt, ale w pewnym momencie, kiedy nasza świadomość ewolucyjnie zaczęła się przekształcać, zaczęliśmy tworzyć pierwsze plemiona. Pierwsze plemiona, pierwsze maleńkie społeczności, które charakteryzowały się tym, że najważniejsze było bliskość z innymi ludźmi, rytuały, które tworzyły to plemię i spojrzenie w aspekcie rodziny, czyli istotą było być razem, wspierać siebie, pilnować przysłowiowego ogniska. Wtedy w tamtych kilkadziesiąt tysięcy lat temu nie przysłowiowego ogniska, bo to było najważniejsze. Czyli zwróćcie uwagę, że społeczeństwo zaczęło, znaczy ludzie zaczęli wykształcać pierwsze plemiona. Aż w pewnym momencie Po długim okresie wytworzyła się poziom świadomości u osób, u ludzi na świecie, tak zwany poziom trzeci, poziom wojownika. Ponieważ w momencie, kiedy pewne jednostki zaczęły się buntować przeciwko zasadom plemiennym, albo mówić, nie, mi już to nie pasuje, to te niepisane zasady, to ognisko, bo przestrzeganie jakichś nie wiadomo jakichś zasad, obaw plemiennych, osoby zaczęły wychodzić z plemienia i dla nich najważniejsze zaczęła być ich racja, ich podejście, musieli być silni. Czyli wychodzili z plemienia, zaczęli zakładać swoje własne plemiona. Współcześnie też zauważ, że tak się dzieje, czyli osoby wychodzą w pewnym momencie z rodziny, zakładają swoje własne rodziny, albo opuszczają jakąś firmę i zaczynają tworzyć coś własnego. I wykształca się taki poziom świadomości wojownika, który może być rozumiany w aspekcie walki i agresji, albo w aspekcie podążania bardzo precyzyjnie swoją indywidualną ścieżką. Aż w pewnym momencie ponownie nastąpiło przesunięcie w świadomości ludzkiej w ewolucji, gdzie wykształtował się poziom świadomości systemu, który mówi o tym, że najważniejszy jest porządek, zasady i stabilność. I ten poziom systemu niejako determinował myślenie ludzkie, które mówiło: nie chcemy już walczyć, ale zarazem nie chcemy przestrzegać jakichś niepisanych, nie wiadomo jakich zasad plemiennych. Stwórzmy porządek, zapiszmy zasady, które będą porządkowały nam harmonijne nasze funkcjonowanie. Podzielmy się obowiązkami, spiszmy czego nie wolno, co wolno, w jaki sposób funkcjonować. Tutaj zaczęło powstawać pierwsze społeczeństwo obywatelskie w jakiś sposób. Pierwsze społeczeństwo, które opierało się albo o zasady religijne, albo o zasady państwowe właśnie. Kiedy społeczeństwo wykształcało porządek i harmonię, ponownie znowu następowało u pewnych jednostek tak zwane przesunięcie świadomości, poziomu wartości, ponieważ zaczął się wykształcać poziom piąty, poziom lidera. Poziom lidera mówiący o tym, że najważniejsze w życiu jest cel, sukces i efekt. Czyli kluczem jest dążenie do swoich marzeń, osiąganie, działanie i realizacja. Teraz, jeśli system temu sprzyja, to super, ale jeśli nie, to ja tworzę swój własny system. I w tym momencie zaczął się rozwijać współcześnie, kilkadziesiąt lat temu, system kapitalistyczny, czyli globalny poziom świadomości, gdzie już nie najważniejsze były feudalizm i uprawianie roli, tylko zakładanie firm, które bazują na zysku, które bazują na rozwoju ekonomicznym. I nie jest najważniejszy porządek, stabilność, tylko rozwój, dynamiczny rozwój. I teraz jesteśmy właśnie na takim poziomie świadomości, gdzie, zwróćcie uwagę, kiedyś w Europie był poziom tak naprawdę wojownika. W czasie oczywiście plemienia, ale poziom wojownika polegał na tym, że większość, na przykład za czasów średniowiecza, poziom świadomości głównie był wojownika. Czyli ciągle się bili. Wszystkie filmy, które z tamtych czasów byśmy mogli oglądać, dotyczą wojny, wojny, wojny. Wojna, miłość, wojna, miłość, wojna, miłość. Ale w momencie, kiedy Europa zaczęła się stabilizować, tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej, zaczął wytwarzać się bardziej globalny poziom systemu, czyli najważniejszy jest porządek. Powstała Unia Huty i Stali, później Unia Europejska, czyli porządek, który dawał gwarancję braku wojowania. Aż w pewnym momencie, kiedy Europa zaczęła się stabilizować, wytworzył się w Europie większy nacisk na rozwój korporacji, firm,
żeby ludzie mogli osiągać, realizować swoje cele i marzenia. Aż w pewnym momencie u niektórych osób zaczyna się rozwijać poziom świadomości grupy, mówiący o tym, że najważniejsze jest współpraca, pomaganie innym i uczenie innych i siebie. Czyli nie najważniejszy jest sukces, zysk, pieniądze i materia, tylko najważniejsze jest bycie z ludźmi, najważniejsza jest współpraca, najważniejsze jest pomaganie innym ludziom. I w momencie, kiedy ten poziom świadomości zaczął globalnie się rozwijać, współcześnie możemy obserwować coraz więcej akcji w internecie, na żywo, coraz więcej fundacji, akcji pomagającym zwierzętom, akcji pomagającym ratowaniu roślin i dbaniu o ekologię. Czyli nie najważniejsze dla niektórych osób zaczyna być cel, sukces, efekt, materia, tylko bycie z ludźmi, albo właśnie wspieranie natury, albo pomaganie zwierzętom. Więc zwróćcie uwagę, że w zależności od poziomu świadomości, według tej koncepcji, według Karla Claire Gravesa, który badał właśnie, czym się ludzie charakteryzują na najgłębszych gdzieś tam pokładach podświadomości, to właśnie poziom świadomości, który determinuje wartości życiowe, który determinuje często nasze decyzje. I ewolucyjnie patrząc, w pewnym momencie znowu ludzkość zaczęła rozwijać kolejny poziom świadomości, poziom siódmy, tak zwanej wolnej jednostki. Ponieważ dla wolnej jednostki najważniejsze jest wolność, harmonia i radość. Nieważne są cele, zasady, nie najistotniejsze jest współpraca, pomaganie innym. Najważniejsze dla niego jest wolność, harmonia i radość. Jeśli chce pomagać innym, to będzie pomagał. Jeśli chce osiągnąć sukces, to będzie. Ale najważniejsza jest niezależność. Najważniejsza jest swoboda. Po prostu podążanie swoją ścieżką. I zwróćcie uwagę, że w jakiś sposób to nawiązuje do poziomu wojownika, tak? Bo wojownik też, ja chcę iść swoją ścieżką, ale wolna jednostka nie będzie taranować, tylko będzie szukać najlepszego sposobu na to, aby osiągnąć swój dany stan emocjonalny, swój cel. I w pewnym momencie rozwija się kolejny poziom świadomości, poziom ósmy, według Gravesa ostatni albo przedostatni, tak zwane globalne spojrzenie, dla którego najważniejszy jest świat, kontakt ze światem i ogólne dobro. I można powiedzieć, że różne osoby, które mogliśmy obserwować w historii, miały najbardziej aktywny któryś z tych poziomów świadomości, któryś z tych poziomów wartości. Co to znaczy? Otóż według koncepcji Gravesa człowiek jest aktywny na wszystkich tych poziomach świadomości. Czyli ma jakby w sobie aktywne wszystkie te poziomy świadomości. I teraz w zależności, który jest najbardziej dominujący w danym momencie, czy jak to mówimy metaforycznie bulgocze pod czaszką, to determinuje decyzję osoby. Mianowicie osoby na przykład, które stawiają na bliskość z naturą i mieszkanie w małych miejscowościach, mieszkanie bardzo blisko natury, mogą się charakteryzować poziomem świadomości plemiennym. Na przykład ostatnio leciał Ostatni Samuraj, gdzie Tom Cruise trafił do kultury samurajskiej i tam charakteryzowała się ta kultura właśnie bardzo plemiennym myśleniem. Takie są po prostu, taka jest tradycja i tak trzeba funkcjonować. Ale przecież świat się rozwija. Nie, my chcemy żyć zgodnie z tradycją. Ale już na przykład, gdybyśmy oglądali Ojca Chrzestnego, to z perspektywy mafijnej jest to poziom świadomości wojownika, który dba o swoje plemię, dba o swoje gospodarstwo. Natomiast jeśli oglądaliście kiedyś Ojca Chrzestnego, to w kolejnych odcinkach mafia przekształca się z perspektywy wojownika na tak naprawdę biznesmena. Oczywiście wciąż zawierają w sobie wojownicze elementy, natomiast rozwijają tak naprawdę poziom lidera, czyli poziom biznesu. I bardzo ciekawe jest analizowanie swoich różnych zachowań i swoich tendencji w życiu, w zależności, który poziom świadomości jest najbardziej aktywny. Albo na przykład, który jest negowany. Ponieważ pracuję czasami z menadżerami, którzy mają aktywny poziom lidera i prowadzą swoją firmę, albo przewodzą jakiemuś działowi w firmie, ale na przykład negują w sobie wojownika, tak zwany ten poziom świadomości wojownika. Co to znaczy? Że lider, na przykład taki menadżer, dba o grupę, ale nie umie podjąć bardzo restrykcyjnych, konkretnych decyzji. Dlaczego? Dlatego, że w pewien sposób ma zanegowany i nie rozumie, w jaki sposób może korzystać z wojownika. Albo na przykład pracuje z liderami, którzy
nie umieją stworzyć systemu. Czyli gdy działają jednostkowo, gdy działają na własną rękę, to im idzie świetnie, ale gdy mają nauczyć kogoś czegoś, albo być uporządkowani, działać pod kimś bądź z kimś, to mają problem, ponieważ nie odnajdują się w systemie. Albo pracuję z osobami coachingowo, które pracowały do tej pory cały czas w jakichś firmach i wykonywały obowiązki, ale w pewnym momencie czują, że chcą czegoś więcej. I chcąc czegoś więcej, mówią: ja już nie chcę podążać ciągle za zasadami, za tym, co mi mówią. Chcę stworzyć coś swojego. Chcesz stworzyć, podążyć swoją własną ścieżką. Chcę założyć firmę albo awansować. Czyli można powiedzieć, że poziom świadomości lidera zaczyna być bardziej aktywny. Albo pracuję z innymi osobami, które mówią: ja już osiągnąłem dużo w życiu, osiągnąłem swoje cele, efekty, a teraz chcę zacząć pomagać innym. Chcę zacząć wspierać innych, chcę zacząć przekazywać swoje umiejętności. I w zależności, które poziomy świadomości, jak są aktywne, na ile nasze przekonania pozwalają, żebyśmy rozwijali się na danych poziomach świadomości, to albo idziemy do przodu, albo się cofamy. I w momencie, kiedy ktoś na przykład czuje, że chce założyć swoją własną firmę, albo chce awansować, to może być gotowy na poziomie świadomości, czyli czuje wewnętrznie, że jest gotowy, ale być może nie ma czegoś, co się nazywa wiedza. Wiedza. Albo nie ma praktyki. Nie ma praktyki, nie ma doświadczenia. I w tym momencie może być gotowy wewnętrznie, ale nie mieć doświadczenia. I w tym momencie, poznając na przykład, idąc na studia, idąc na jakieś szkolenia, czy tak jak w naszym przypadku, my szkolimy ludzi na coachów, na trenerów, na coachów grupowych, bądź właśnie menadżerów, którzy nie chcą być coachami, ale chcą posiąść wiedzę na temat tego, jak ludzie działają na różnych poziomach świadomości, jakie są narzędzia do lepszej komunikacji, jakie są lepsze narzędzia do motywacji, jakie są lepsze narzędzia do koncentracji. Lepiej wtedy można zarządzać sobą, ponieważ poziomy świadomości są źródłem naszych wartości życiowych i często decyzji, jakie podejmujemy. Ponieważ wyobraź sobie, że właśnie świat, przechodząc ewolucję świadomości, w danym momencie przesuwa się z tak zwanego poziomu systemu na poziom lidera. Pamiętasz, jak Ci mówiłem o artykule, w którym ekonomiści mówią, że coraz więcej osób potrzebuje działać aktywnie? Zwróć uwagę, system emerytalny już nie wystarcza, już w ogóle nie wystarcza, tak naprawdę zaraz padnie i ludzie się buntują, mówią: ale system nam obiecywał. Ale współcześnie osoba, która ma aktywny poziom lidera, mówi: system emerytalny mi niczym nie pomoże, ja sam potrzebuję zadbać o swoje finanse. I jeśli tego nie zrobisz, no to system Ci nie wypłaci w pewnym momencie żadnych pieniędzy. Oczywiście wtedy możesz uaktywnić sobie wojownika i walczyć z systemem. Albo jako lider zacząć wykonywać kroki, aby budować swój własny system, swój własny kapitał. Niezwykle istotne, co? Niezwykle ważne. Ale jednocześnie w momencie, kiedy w pewnym momencie jakaś firma upada, czyli znowu system się wali, to osoba mówi: hej, obiecywaliście mi pracę. A osoba mówi: no ale nie ma pracy. Więc jeśli ta osoba nie umie uaktywnić w sobie lidera, to nie jest w stanie wykonać kroków, nie jest w stanie podjąć decyzji, nie jest w stanie uruchomić w sobie siły wewnętrznej. Albo jest inna osoba, która mówi: ja sobie świetnie radzę, działam w systemie, umiem zawalczyć, mam w sobie lidera, osiągam sukcesy, jest mi bardzo dobrze, w miarę łatwo mi sukcesy przychodzą, ale jestem niezadowolony. I nie wiem czemu. I poziomy Gravesa tłumaczą, że w pewnym momencie, jeśli poziom świadomości ewoluuje z poziomu lidera na grupę, to taka osoba może mówić: aha, a może ja potrzebuję być dla innych, może ja potrzebuję wspierać innych, może ja potrzebuję uczyć innych, ale tego nie umiem, więc potrzebuję się w tym wyszkolić. I dlatego niektórzy menadżerowie na przykład przechodzą przez cykl coach grupowy, żeby albo zmienić w ogóle swoją ścieżkę kariery, czyli już nie być menadżerem, tylko być coachem bądź trenerem. Bądź chcą być nadal menadżerami, właścicielami firm, pracownikami na jakichś stanowiskach, ale chcą bardziej pracować z ludźmi. Już nie chcą tylko kariera, kariera, efekt, 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 tylko chcą wspierać ludzi. A czasami są osoby, które chcą się realizować na poziomie wolnej jednostki, czyli już zarobiły albo nie zarobiły, nie chcą dalej zarabiać i po prostu chcą stawać się niezależne, chcą stawać się wolne,
chcą podążać za chwilą, chcą być tu i teraz. I często właśnie aktywność na poziomie wolnej jednostki to jest moment, w którym potrzebujemy rozwijać się bardziej duchowo, bardziej energetycznie, poznawać swoją podświadomość głębiej. I w momencie, kiedy my pracujemy integralnie właśnie podczas cyklu coach grupowy, to uczymy się w jaki sposób, jakie są narzędzia i metody, które pozwalają nam działać stabilnie. W jaki sposób aktywować w sobie siłę wojownika, determinację, taki power wewnętrzny. W jaki sposób osiągać wymierne efekty, w jaki sposób osiągać cele, w jaki sposób pomagać innym ludziom i w jaki sposób wspierać innych ludzi, ale również w jaki sposób stawać się niezależny, wolny. I niektórzy, którzy są gotowi, patrzą w tym momencie w aspekcie często globalnym. W jaki sposób można w ogóle pomagać światu, ponieważ każde Twoje działanie wpływa również na świat efektem motyla. I przy tym wszystkim ogromnie ważny jest poziom plemienia. Co to znaczy? To znaczy, że w pewnym momencie, kiedy my się za bardzo edukujemy na poziomie lidera, systemu, grupy, zapominamy o poziomie plemienia, czyli naszych korzeniach, naszej tradycji. I w momencie, kiedy o tym zapominamy, to często tracimy grunt pod nogami, bo ważna jest rodzina, ważni są bliscy, ważne są relacje z ludźmi. I kiedy o tym zapominamy, to często u wielu osób wali się część życia, bo mają tutaj kupę kasy, tutaj pracują w jakiejś firmie, tutaj mają jakąś fundację nawet, albo pracują w fundacji, ale nie dbają o swoją rodzinę, bądź jeśli nawet jej nie mają, to o bliskich, o przyjaciół. I teraz trzeba mieć umiejętność, aby również rozwijać poziom plemienia. I to, co jest niezwykłe, to, że każdy poziom świadomości determinuje nasze wartości życiowe. To znaczy, ktoś na przykład powie, w moim życiu ważny jest sukces i harmonia. I teraz sukces z wymiaru wojownika oznacza, jak myślisz, co? Oznacza osiągnięcie swoich egoistycznych celów. Przebicie się przez wszelkie ograniczenia, osiągnięcie czegoś swojego. Sukces z perspektywy systemu to jest posiadanie życia stabilnego, podążania zasadami religijnymi bądź w danym systemie, żeby życie było uporządkowane. Sukces z perspektywy lidera to jest osiągnięcie czegoś więcej, rozbudowanie firmy, posiadanie większej ilości pieniędzy, kreatywność, tworzenie. Sukces z perspektywy grupy i szczęście z perspektywy grupy oznacza być z innymi, wspierać innych, rozwijać innych. A sukces z perspektywy wolnej jednostki? Wolna jednostka powie, po prostu jestem. Szczęście to po prostu być. A szczęście i sukces z perspektywy globalnego spojrzenia to dobro świata, równowaga na świecie, harmonia. A szczęście i sukces z perspektywy plemienia to bycie z rodziną, bycie blisko natury. I teraz zwróć uwagę, że w zależności od poziomu świadomości, oczywiście my to w tej koncepcji Graves mówi, że mamy wszystkie poziomy aktywności aktywne, ale które w danym momencie w życiu są mniej lub bardziej aktywne. I w momencie, kiedy byśmy bardziej poznali, ponieważ na cyklu coach grupowy poznajemy kwestionariusz poziomu wartości oraz szczegółowiej i znacznie bardziej analizujemy tę koncepcję, dzięki temu możemy, tak jak w poprzednim filmie, można analizować swoją osobowość, swoje cechy, swoje talenty i predyspozycje, tak tutaj możemy analizować swoje poziomy świadomości. Czy zawsze będziemy pewni w 100%? Nie, ale to jest pewna mapa strategii myśli naszego życia w danym momencie. Ponieważ co to oznacza? Jeśli najważniejszy jest w danym momencie dla nas system, to potrzebujemy porządku, stabilności, równowagi. Więc jeśli naczytamy się książek motywacyjnych, osiągnij swój sukces, załóż swoją firmę, to możemy być tak naprawdę nieszczęśliwi, bo to nie będzie dla nas. Ale jednocześnie, jeśli mamy potrzebę robienia czegoś w swoim kierunku, awansu, rozwijania, tworzenia, a wokół nas wszyscy mówią, nie, 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 ty wykonuj swoje obowiązki, ty żyj zgodnie z zasadami, nie wolno ci być bardziej rozwinięty niż tatuś, to w pewnym momencie osoba doznaje frustracji. Ale są osoby, które ewoluują i mówią, ale ja już nie potrzebuję osiągać celów, nie potrzebuję zarabiać więcej. Chcę być dla ludzi. Potrzebuję być dla ludzi. I cykl coach grupowy, jeśli potrzebujesz, to kiedy możesz potrzebować? Wtedy, kiedy potrzebujesz konkretnych narzędzi, aby lepiej wykonywać swoje obowiązki, lepiej komunikować się z ludźmi, lepiej się koncentrować,
poznać mechanizmy psychiczne, żeby lepiej się z ludźmi dogadać. Jeśli masz aktywny poziom lidera, to cykl coach grupowy pomoże Ci w szybszym, efektywniejszym osiąganiu Twoich celów. Ponieważ jeśli znasz różne wzorce lingwistyczne, jeśli umiesz lepiej dogadać się z ludźmi, jeśli umiesz w sobie wyzwolić większy power i energię, to szybciej po prostu sięgasz po cele, niwelujesz negatywne przekonania i masz większą odwagę. Sukces po prostu jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli w danym momencie bardziej aktywny jest poziom grupy, to cykl coach grupowy pomoże Ci w tym, w jaki sposób lepiej pomagać, efektywniej pomagać, być dla ludzi, wspierać innych. Być takim psychologiem, być coachem, być mentorem. A być może jesteś na etapie, gdzie wiele już w życiu osiągnąłeś i potrzebujesz nauczyć się po prostu być. Po prostu doświadczać spokojnej wewnętrznej harmonii. Poznać, jak pracuje podświadomość, jak pracuje psychika. Żeby być bardziej niezależny. A być może, jeśli masz w sobie silnego wojownika, to potrzebujesz właśnie doświadczyć narzędzi, które pozwolą Ci bardziej poprzebijać się przez ograniczenia. Bardziej pójść do przodu. A być może masz w sobie za dużo wojownika, za dużo energii takiej dominującej i potrzebujesz bardziej zharmonizować. A jeśli masz potrzebę realizacji na poziomie plemienia, to oznacza, że być może nie potrzebujesz cyklu coach grupowy, tylko potrzebujesz wyjechać do rodziny i po prostu z nimi być. Ale jeśli poznasz różne metody pracy z psychiką, wspierania innych ludzi, rozmowy i komunikacji, to znacznie lepiej dogadasz się ze swoją rodziną, z dziećmi, bliskimi. Ponieważ znacznie głębiej będziesz mógł zrozumieć, co jest dla nich istotne na głębszych poziomach psychiki, na głębszych poziomach emocji. I to jest niezwykle istotne, ponieważ każdy z tych poziomów determinuje nasze wartości życiowe. I na podstawie tego bardziej możemy świadomie podejmować decyzje. I tutaj opowiadam Ci o pewnych niuansach i podstawach. Natomiast jeśli byśmy sobie analizowali różne przykłady, jakie osoby mamy wokół, to niektóre będą nas bodźcować właśnie do osiągania sukcesów, niektóre do tego, żeby być bardziej stabilnym, niektóre do tego, żeby się przebijać niczym wojownik, niektóre, żeby po prostu być z ludźmi, a niektórzy po prostu, żeby brać wszystko na luzie. I w zależności, które poziomy świadomości są w danym momencie aktywne, w takim, a nie innym kierunku najlepiej jest zmierzać. Ale jednocześnie to, co jest niezwykłe, że podczas coachingu i poznawania tych narzędzi możesz aktywować w odpowiedni sposób dla siebie różne poziomy. Czyli możesz Ty świadomie zarządzać tymi poziomami i lepiej wprowadzać na przykład w sytuacji, w której pracujesz, możesz być bardziej aktywnym liderem. W sytuacji, w której jesteś handlowcem, bardziej wojownikiem. W momencie, kiedy chcesz bardziej podporządkować się pewnym zasadom, uaktywnij bardziej system. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I również, jeśli potrzebujesz w danym momencie, możesz umówić się ze mną bądź z innym coachem z instytutu, który właśnie będzie pomoże Ci przeanalizować swoje poziomy świadomości i dobrać najlepszą drogę dla siebie. Albo jeśli potrzebujesz, jeśli chcesz, jesteś zainteresowany, zapraszam Cię na cykl coach grupowy, na którym to poznasz, doświadczysz z wielu różnych stron, poznasz wiele narzędzi do praktyki na sobie i na innych. Bo aby doświadczyć tego w praktyce, właśnie zapraszam Cię serdecznie. Te osoby, które są gotowe, które chcą, które już nas znają od pewnego momentu, albo teraz poznają dopiero podczas tego filmu, zapraszam Cię na cykl coach grupowy.